wszystkich zajmujemy miejsca, bo tak jak według programu zaczynamy od dyniowego obiadu. W programie i w fazach mamy zupę dyniową. Trochę się z dziewczyną sypnęło. Jest po prostu zupa rozgrzewająca. Gospodyń wiejskich Nasze Żuki w Żukach zorganizowało festiwal dyni, takie jesienne święto przy świetlicy wiejskiej w Żukach. Jak Państwo widzą z tyłu, zorganizowaliśmy instalacje, takie ekspozycje pod tytułem Życie na wsi. Mamy też w programie konkurs plastyczny dla dzieci, Dynia w ogrodzie. Zaplanowaliśmy również grę terenową, to taki punkt programu, gdzie cztery drużyny przychodzą i wykonują zadanie, gdzie ta przestrzeń naszych żuk jest planszą do gry, a drużyny muszą wykonać odpowiednie zadania w jak najkrótszym czasie. Jeżeli chodzi o koło gospodyń wiejskich, to nie mogło zabraknąć pyszności z dyni. Zaczęliśmy od obiadu, zupa dyniowa, do tego łopatka w sosie miodowo-musztardowym razem z sałatką pieczonymi warzywami. Była pieczona dynia, cukinia, papryka, cebula w towarzystwie keczupu z dyni. Zaplanowaliśmy jeszcze jeden ciepły, słodki, dyniowy posiłek. Na kolację będą naleśniki z naszym pysznym dyniowym dżemem. Do tego oczywiście pyszne ciasta naszych pań z koła gospodyń wiejskich. Idzie bądź biegnie w dane miejsce i robi takie samo zdjęcie. Przybiega do mnie, pokazuje i jest, mówię, akceptacja, pokazuje drugi. Takich zdjęć będzie trzeba zrobić 10. Damy radę, słuchajcie. Przestrzeń nasza tutaj, nasza żuk, będzie właśnie tą przestrzenią, w której będziecie sobie tutaj grać. Ustawiamy się w kolejkę i się zapisujemy. Dzisiaj, 15 października, jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej, więc na zakończenie będzie przepyszny dyniowy tort tutaj dla wszystkich uczestników. Koło gospodyń wiejskich Nasze Żuki w Żukach jest nowym kołem, powstało w styczniu, więc to jest pierwsza tego typu impreza organizowana przez nas w Żukach. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości to wydarzenie, ten festiwal dyni wpisał się na stałe w kalendarz tych imprez naszego koła właśnie w październiku.